Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 33. kolejki pomiędzy Podbiesko-Biała a Śląskiem Wrocław. Pierwsza część konferencji oczywiście z trenerem drużyny gości, pan Mariusz Rumak. Bardzo proszę o tradycyjny komentarz do meczu, panie trenerze. Dobry wieczór. Myślę, że nie będę mówił długo, ale jeżeli dzisiaj byśmy stracili punkty po takiej grze na tym boisku, to myślę, że nie byłoby to sprawiedliwe. Mieliśmy dużo sytuacji, ale te sytuacje taką miałem myśl w drugiej połowie, żeby nam się coś tu nie zemściło. No i niestety karny i robi się nerwowo, ale jestem zadowolony z postawy mojego zespołu i dzisiaj najważniejsze, żebyśmy dobrze przygotowali się do meczu z Górnikiem i nie popadali w jakiś chóra optymizm, tylko dalej dokonywali sprawę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania do trenera? Bardzo proszę. Trzymaliśmy do przerwy, bo nie chodzi o to, żeby zdejmować piłkarza szybciej, ale już ta zmiana była przygotowana w 35. Bardzo proszę, jeszcze było pytanie od Michała Treli. To samo, więc... Czy jakieś inne pytania, inne pomysły? Jakub Wielos, Katowicki Sport. Panie trenerze, przed meczem Słodowski dzisiaj powiedział pan, że nie pozwoli pan, żeby było w szatni spokojnie, że cały czas drużyna ma grać na takiej przysłowiowej spinie. Po dzisiejszym meczu coś się zmienia? Nie, u mnie się nie zmienia. Proszę mi wierzyć, nawet jeżeli będzie to ostatni mecz, daj Boże, będziemy już mieli pewne utrzymanie w pewnym momencie, to będziemy musieli grać dobry futbol i w tą stronę zmierzamy. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję.